To, jak się on zorganizuje, będzie decydować o tym, jak ludzie zachowują się wewnątrz tej społeczności. Dla Platona to już jest pewien dojrzały etap refleksji nad budową sprawiedliwego społeczeństwa, bo go to właśnie, że ta dusza nieśmiertelna wzięła się od Platona. Budową społeczeństwa racjonalnego, dobrze rządzonego, poprawnie rządzonego. No dla niego kluczem było wychowanie młodzieży, wychowanie przynajmniej pewnej elity, i on opisuje w sposób szczegółowy warunki konieczne i niezbędne do tego, żeby stworzyć funkcjonujące racjonalnie społeczeństwo, gdzie mamy elitę zarówno kompetentną, jak i sprawną, posiadającą pewną wyobraźnię, czyli kształconą także artystycznie, ale także sprawną pod względem charakterologicznym, wolitywnym, zdolną do byśmy powiedzieli dzisiaj, pewnej asertywności, przeprowadzania pewnych spraw, czyli także pójścia na wojnę. On opisywał, więc wiemy i widzimy, właściwie co do tego chyba jest zgoda jednak, że ludzkie społeczeństwa są wytworem ludzi, a nie matki natury. Funkcjonują poprzez zamysł założycieli, poprzez ich koncepcję, później wprowadzaną w życie założycieli, czyli władców, grupy rządzących i tak dalej. A druga kwestia jest taka, czy ogólna, czy musi być religia, jakakolwiek, powiedzmy islam w islamie, katolicyzmie, żeby funkcjonowało moralnie społeczeństwo. Co do tego jest dyskusja. Jedni powiedzą, że tak, inni, że nie. Immanuel Kant, wielki myśliciel oświecenia, mówił, że no, hipoteza Boga, czy też taka idea regulatywna Boga przydatna jest, ponieważ dzięki temu ludzie jakby wiedzą, że czeka ich kara, że nie umkną przed... W sensie psychologicznym dobrze to działa po prostu. Tak, no jest to element dyscyplinujący, więc każdy system społeczny tworzy elementy dyscyplinujące, jakiś kar, czy kar doczesnych, czy także sympatycznie przerzuconych na wieczność, co ma mocniej, robić mocniejsze wrażenie. Czy to prawda, czy nie, pojęcia nie mam. Wiemy skądinąd, że kara śmierci nie jest czynnikiem odstraszającym i redukującym ilość ciężkich przestępstw. Więc być może też zagrożenie potępieniem wiecznym jest, a może jest, nie wiem. Trudno na ten temat cokolwiek powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś badania na ten temat zrobi, niech robią. No, tu jest w ogóle ciekawa dyskusja, bardzo szeroka, rzecz jasna, i mająca wiele poziomów, dotycząca właśnie, można powiedzieć, źródeł przekonań moralnych, źródeł moralności. Takie wewnątrzreligijne stanowisko prezentowane przez osoby, które są religijne i w jakiś sposób reprezentują instytucje religijne, to jest stanowisko, które często powiada, że religia jest jedynym źródłem moralności, że właściwie tam, gdzie religii nie ma, tam najczęściej nie ma również. Zaczęło się od religii, moralność chrześcijaństwa, i Biblia od religii. Oczywiście dekalog, mamy nie rozmaite przykazania. I pewną postawę, która wypływa z tekstów ewangelicznych. To jest taka właśnie klasycznie religijna postawa, czy to przekonanie, że poza religią żadnych źródeł moralności nie ma. No, z kolei na przykład osoby, które pod kątem bardziej historycznym przyglądają się na przykład temu, w jaki sposób w obrębie poszczególnych religii się te zalecenia moralne, czy te systemy etyczne kształtowały, powiadają, właściwie religie nie wytwarzały nigdy istotnie nowych systemów moralnych, tylko asymilowały te systemy moralne, które już skądinąd w społecznościach były obecne, nadawały im pewną religijną formę i sprzedawały, mówiąc kolokwialnie, jako swoje. Gdyby patrzeć na to z punktu widzenia, by się najbardziej przenikliwego, wydaje mi się, ale racjonalistycznego, z punktu widzenia Platona, no to on widział, że racje dla sprawiedliwego życia, sprawiedliwego zachowania, dla sprawiedliwości, te racje powstają w człowieku na mocy wychowania. One muszą mieć jakieś zakorzenienie, ale dla Platona, dla tej grupy światłych zarządzających, dla Platona te racje przede wszystkim nie miały charakteru mitologicznego czy religijnego, ale taki intelektualny.
świat idei, czy tych wzorców pewnych. Platon to jest dualizm. To był element po prostu takiego dojrzewania intelektualnego ludzi, którzy mają głębszy wgląd w to, co jest sprawiedliwe i słuszne. Natomiast on sam był świadom i wiedział, że społeczeństwo jest rozwarstwione i zawsze będzie, i że zasadnicza większość, jak Tomasz Akwino mówił, no, żyje na poziomie obrazów i myśli obrazami. Obrazami, które pociągają ich emocje. I świat obrazów, świat perswazji czy wychowania przy pomocy obrazów, a tutaj mamy narrację, czyli mit, czyli opowieść religijną, także łącznie z opowieścią o życiu w zaświatach, o karze w Hadesie, o strąceniu do Tartaru, czy też wyjściu w ten świat, zauważenie świata boskiego, wyjścia aż do, albo wyjście aż na wyspy, szczęśliwe wyrwanie się z krągu wcieleń, to Platon dla takich, no, dla ludzi religijnych, powiedzmy sobie, dla żyjących w tym świecie, żeby tego nie wartościować, to on widział, że ten typ argumentacji jest pożyteczny. Więc wiemy jedno, tak pod względem strukturalnym, że żeby wpłynąć na zachowania także wychowawcze albo dyscyplinujące mas ludzi, elity, tu u Platona, muszą mieć środki, a środkami jest pociąganie i straszenie. Więc teraz w tej roli rzeczywiście... Ci i marchewka. Tak, i w tej roli rzeczywiście funkcjonowały zarówno mitologia grecka. Chrześcijaństwo jest właściwie tym właśnie... No jest właściwie poza tym, że ma swoją teologię oczywiście jakąś tam, czyli całą działkę intelektualną, ma też tą funkcję społecznie regulującą, a więc obiecuje, karze i wychowuje. Czy dziś... Straszy, piekłem. Bo to był dualizm, platoniczny dualizm. Często są chrześcijanami. Nawet chyba zawsze, no, prawie. Więc oni pod tym względem są, jakby tak w procesie sądowym, są mniej wiarygodni, oni są stroną w sporze. Nie, że nie mają racji, ale no wiemy, że oni chcą mieć, bo to jest argument na ich korzyść, że są, przynajmniej, że są użyteczni. W związku z tym na przykład nie jest wyrzuconym pieniądzem w błoto wrzucenie tam 30 milionów na świątynię opatrzności, bo wrzucamy na dobry cel, czyli na tą użyteczną instytucję, więc ona się musi przedstawiać jako użyteczna społecznie. Zastanawiam się nad tym, na ile jeszcze w takim czysto faktycznym sensie można te argumentacje utrzymać, czy to przekonanie raczej utrzymać, że właśnie oto tylko Kościół, czy tylko religia jest źródłem zachowań moralnych. Gdy się popatrzy na statystyki, przepraszam, a takie statystyki są powszechnie dostępne i niekiedy w takim właśnie kontekście się je prezentuje, no to się okazuje, że na przykład w Europie to te państwa, w które są zdecydowanie zaświecone i w których religia praktycznie nie odgrywa już żadnej istotnej roli, to są państwa, w których poziom przestępczości jest najniższy, paradoksalnie. No nie wiadomo oczywiście, czy to się akurat łączy z tym, że one są świeckie, czy nie, ale w każdym razie nie następuje tutaj zjawisko łączne wycofywania się religijności i wzrostu jakichś zachowań, które byśmy uznali za podlegające penalizacji na przykład. Jedną już wiemy, że właśnie ten element wychowawczy, czyli także działający na masy ludzi poprzez wyobraźnię, poprzez jakby przywiązanie emocjonalne, przecież przywiązanie do pewnych obrazów, pewnych idei, wartości, że na przykład nie należy pluć na ulicy, albo do takiej, że nie należy gumy rzucać na chodnik, a później i tak dalej, od takich drobnych rzeczy do największych. To jest świat wyobraźni i przeżyć, że zbieramy, mówię o tych drobnych rzeczach, bo psie zbieramy, a później nie wjeżdżamy na czerwonym, na pasażerów, później nie kradniemy, w pracy nie oszukujemy. Więc te wszystkie zachowania społeczne, regulowane, one funkcjonują bardzo dobrze w krajach, w których nie ma religii. To jest kontrargument, że na emocje, na świat emocji i wyobrażeń regulujących zachowania codzienne, że to może wpływać tylko system religijny. Nie, są społeczeństwa, które mają rozbudowany system społeczny, edukacyjny, formujący tych malutkich dwulatków przez trzylatki, ich tak kształtujący, że oni będą jednostkami społecznie, powiedzmy, użytecznymi, niepatologicznymi, będącymi umieć się zachować w tym społeczeństwie. Od religii. I skąd się ten ateizm pojawił? Bo Pałac Kultury Stalina i Lenina to jest wielka rzecz nad Warszawą. W sumie Warszawa jest moherowa, ale jak się to stało, że ludzie są bardzo leniwi się przyznać, nie chcą się przyznać, że są katolikami. A przecież są.
w nic nie wierzą bardzo często, bo to jak ze szkoły, z podwórka, prawda, ateizm się szerzy. Pałac Kultury Stalina i Lenina ateistyczny dominuje, ma wpływ. Także, ale widzicie Państwo, od religii się zaczęło, bo kiedyś u Żydów nie było ateisty ani jednego. Teokracja to jest teokracja. Teraz pomarzyć dobra rzecz. Można tylko pomarzyć, ale się nie przewróci, nie przywróci tej teokracji. Bo ludzie są tak bezbożni. Na przykład psalm mówi, głupi rzekł w sercu swoim nie ma Boga. No a teraz wiadomo, że Biblia sama mówi, to trzeba było zacytować tutaj, że nawet poganie, którzy prawa nie znają, czyli religijnego prawa, religijności nie mają, z natury czynią to, co prawo, czyli zakon nakazuje. Sami dla siebie są prawem. Także widzicie Państwo, często od tych moherów, bo już te mohery jak tak daleko doszły, odeszły od tych prawdziwości, to ludzie świeccy często się oglądają, patrzą się, jak wy się zachowujecie. Klujecie na ulicy, kopcicie pety, mohery, papierosy palicie, przeklinacie, karba. To nie robią ludzie świadkowie Jehowy, mormoni, prawosławni, ewangelicy, tylko to robią wyznawcy Kościoła rzymsko-łacińskiego, katolickiego. I Warszawa w większości przypadków jest taka, to się zmienia, bo rośnie potencjał ateizmu. Dlatego mówię tu o Pałacu Kultury Stalina i Lenina, nawet mówię o tych grobach pobielanych, bo nie wszystko złoto, co się świeci i to, co na zewnątrz, to nie świadczy o tym, że tak samo jest wewnątrz, bo wewnątrz są trupie kości, zgnilizna, wewnątrz jest zło. Przynosimy szczęście. Radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Zaraz przyjmę prysznic hinduski i już będę się ewakuowała do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na Dobrej 56, która to biblioteka dzisiaj czynna jest asze do godziny 20, proszę Pani, 20. No, 21 to by się przydało, a może i do 21, bo jutro to będzie znowu, proszę Państwa, chyba ta sesja, no, czas sesji, czyli gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Radio 13.20, Agnieszka Lipińska. Projekt ustawy frankowej zostanie skierowany do Sejmu najprawdopodobniej do końca czerwca, zapowiada dyrektor Biura Prasowego Prezydenta Marek Magierowski. Przyczyną śmierci legendy boksu Muhammada Alego był wstrząs septyczny, informuje BBC. Pięściarz zmarł w nocy z piątku na sobotę w szpitalu. Miał 74 lata. Polscy siatkarze pokonali Australię 3-0 w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk w Rio. Więcej informacji o 14.00. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Godzina filozofów. Profesor Tadeusz Bartoś cały czas jest Państwa gościem. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Zbudowaliśmy odpowiednie napięcie, bo pytanie, które padło pod koniec poprzedniej części naszej rozmowy, no, jest pytaniem inspirującym, rzekłbym, i mocnym. Czy religia jest źródłem demoralizacji, a nie moralności? Nad tym się już za chwilę pozastanawiamy. Ale jeszcze chciałbym podziękować za komentarz na Facebooku. Pan Łukasz Piaskowski napisał, że trochę tutaj się takimi anachronicznymi rzeczami zajmujemy, bo już przecież David Hume udowadniał, że religia i moralność to nie są pojęcia w żaden sposób tożsame. I że od XIX wieku możemy mówić o etyce świeckiej, utylitarnej, która doskonale demaskuje miraż konieczności istnienia religii jako spoiwa społecznego. No, oczywiście, że tak, i pisał David Hume, i mamy różne etyki świeckie i doskonale o tym wiemy, ale mierzymy się z pewnym poglądem, który jest przekonaniem powszechnym, który cały czas, mimo tego, że
różni mądrzy ludzie na ten temat od dłuższego czasu już piszą książki i teksty, cały czas jeszcze gdzieś głęboko jest w myśleniu zakorzenione i też bywa używane na przykład w różnych politycznych rozgrywkach, sporach, w różnych, no nie wiem właśnie, czy to, co politycy w Polsce uprawiają, to sporami można nazwać, bo to nie przypomina jako żywo żadnego sporu merytorycznego. Zazwyczaj jest jakimś takim przerzucaniem się inwektywami wyłącznie. W każdym razie w tej debacie politycznej funkcjonuje. O. No tutaj ja bym naszego słuchacza jeszcze bardziej z chęcią rozczarował i pociągnął ten anachronizm naszej wypowiedzi, ponieważ bardzo wiele wskazuje na to, że racjonalne, a nie religijne argumenty za budowaniem etyki to jest etyka sokratejska i platońska. Ona nie jest w ogóle religijna, ona jest racjonalistyczna. Racjonalistyczna w najbardziej takim dosłownym sensie tego słowa. Chcemy znaleźć źródła znaczenia pewnych pojęć, źródła rozumienia, czym jest szlachetność, sprawiedliwość. I nie potrzebujemy rozumienia własnego. To jest bardzo silne. Kilka dialogów Platona kończy się w taki sposób, że no jak możemy mówić, czym jest, jak możemy myśleć o społeczeństwie sprawiedliwym, jeśli nie zdefiniowaliśmy jeszcze, czym jest sprawiedliwość. Jak możemy tu żyć w przyjaźni, jak jeszcze nie rozmawialiśmy tyle, dalej nie wiemy, czym jest przyjaźń. To jest racjonalistyczna i nie mająca no, w tym sensie właśnie nic wspólnego z przesłaniem religijnym, a użyciu mitu. Mówiłem, że użycie mitu i religii u Platona ma taki charakter bardziej utylitarny. To znaczy, że on jest świadom hierarchizacji społecznej, że ten typ dyskursu racjonalistycznego nie jest dostępny dla każdego, tylko raczej dla elity i trzeba by ją wykształcić, bo samo to się nic nie robi. I jak się ją wykształci, no to ona mogłaby rządzić w sposób sprawiedliwy państwem, no ale dla ludzi są obrazy, są emocje, są przeżycia. I także wśród tych emocji piękne są emocje, które pociągają ku temu, co szlachetne. No ale są też takie emocje, które straszą przed karą, więc to jest w tym sensie, tak funkcjonuje religia i nie jest to, nie są to czasy humani nowoczesne. One powtarzają pewien podstawowy paradygmat zachodniej cywilizacji, która jest racjonalistyczna u źródeł, a nie od czasów francuskiego oświecenia. Amen. Natomiast wracając do kwestii demoralizacji jako efektu, można powiedzieć, działania instytucji religijnej czy religii, no to powiedziałbym tak, zaraz skonfrontujemy kilka takich przekonań czy takich możliwych uzasadnień, dlaczego religia miałaby być źródłem demoralizacji. Powiedziałbym tak, jedno, które mi przychodzi do głowy, to jest takie, że w momencie, kiedy rzeczywiście jestem pod wpływem jakiejś takiej obrazowej narracji, ona na mnie realnie w sensie psychologicznym działa, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to znaczy mam te wszystkie wyobrażenia nagrody i kary wiecznej, wiecznego potępienia za złe uczynki, które są zdefiniowane jakoś, a nagrody wiecznej szczęśliwości za uczynki dobre, no to zastanawiam się, czy w ogóle, i stawiam tezę, że nie, to moje zachowanie można nazwać zachowaniem moralnym. Jeśli ja działam wyłącznie pod wpływem motywacji związanej z karą bądź nagrodą, to właściwie nie działam moralnie. To znaczy trudno powiedzieć, żebym ja robił realnie coś dobrego albo unikał tego, co złe, w sposób świadomy i moralny właśnie. Ja działam pod wpływem lęku, pod wpływem właśnie pokusy. Nie są to uczucia, czy nie jest to taki sposób działania, które byśmy mogli określić działaniem moralnym. Druga rzecz, no to powiedziałbym tak, to też są argumenty, które się często pojawiają. Religie niosą w sobie całą masę rozmaitych irracjonalnych przekonań, które nie są ugruntowane właściwie w niczym poza tekstem mitologicznym, a także poza, można powiedzieć, jakoś tam ograniczoną, rzecz jasna, ale dość dowolną działalnością różnych ideologów, którzy religię głoszą. No i w związku z tym w dzisiejszym świecie religia działa niejako uwsteczniająco względem rozmaitych rzeczy, których żeśmy się przez ten czas dowiedzieli o świecie, o sobie. Na przykład znaczna część religii potępia pewne zachowania jako zachowania grzeszne, patologiczne,
a już od pewnego czasu wiemy, dzięki rozwojowi nauki, medycyny, na przykład psychologii czy psychiatrii, że są to zachowania, które właściwie w sensie moralnym są neutralne i nic złego w nich nie ma. No, na przykład homoseksualizm i tak dalej, i tak dalej. To takie dwa przykłady. No właśnie, tutaj przejść musielibyśmy od słowa religia do konkretnych... To weźmy Kościół. Do konkretnych... No to, ale powiedzmy teraz najpierw o tym, o czym nie powiemy. Dobrze. Czyli nie powiemy na przykład o radykalnym islamie, nie powiemy o islamie umiarkowanym, który kształtował jakoś tam życie tych ludzi i pomyśleć sobie, że w tradycyjnych społecznościach, gdzie jest obecna religia islamska, że oni kierują się zabobonami i tak dalej, no to jest taki, że oni właśnie, nie wiem, powinni się kierować wskazaniami nowoczesnej neurobiologii. To Richard Dawkins tak uważa, że wszyscy powinni się kierować wskazaniami neurobiologii. Tak, tylko że po prostu jak ktoś żyje w tradycyjnej społeczności w Kazachstanie, czy w Indonezji, czy gdziekolwiek buddysta gdzieś tam, to nie ma dostępu do tej nowoczesnej neurobiologii, a wielcy oświeceniowcy 200 lat temu, Francuzi też nie mieli do niej dostępu, bo jeszcze jej nie było. Więc to jest takie tak irracjonalne i kontrfaktyczne myślenie, w którym właściwie i pod pewnym względem także nieetyczne, to znaczy hierarchizuje niewłaściwie ludzi. Bo hierarchizować w pewnym paradygmacie trzeba, bo można powiedzieć, że są ludzie, którzy są nieukami, ignorantami, są ludzie wykształceni bardzo dobrze i chcemy się raczej wiedzą kierować niż nieuctwem i zabobonami, bardzo dobrze. Tylko że ten schemat nie można przyłożyć między Dawkinsem a mieszkańcami centralnych Indii, bo to jest absurd. I czy w ogóle ludźmi z innych epok. Po prostu wiedza jest czymś pożądanym, ale wymaganie od całej populacji, że miała taki sam dostęp do tej wiedzy, bo to jest arogancja. To inaczej, jeszcze tutaj jako adwokatus Dawkinsus wystąpię. Mianowicie on, myślę, powiedziałby tak: okej, to jest wszystko prawda, ja od nikogo nie wymagam, czy nie wymagam na przykład od tradycyjnych społeczności gdzieś z okolic Indii tego, żeby zasymilowali całą współczesną wiedzę, ale jak układamy pewne ogólne reguły funkcjonowania w państwie na przykład, jak się zastanawiamy, co ma być treścią rozmaitych prawnych regulacji, które określają zasady życia w tej społeczności, czy w ogóle w państwie, czy wspólnocie, no to wówczas musimy się kierować wiedzą, a nie tymi przekonaniami właśnie i to ma być podstawa, na której te współczesne społeczeństwa budujemy, a nie jakieś to, że komuś się coś tam wydaje, że ktoś w coś wierzy, no to mamy już w tej chwili wypracowane metody dochodzenia do wiedzy, rozróżniamy wiedzę od niewiedzy, wiedzę od wierzenia, wiedzę od tam przekonania takiego czy innego i powinniśmy na wiedzy właśnie, na tym, co realnie możemy poznać, stosując te reguły, na tym powinniśmy budować wspólną przestrzeń. A niech sobie prywatnie każdy wierzy w to, co chce. Patrząc na historię systemów politycznych, tych, które odnosiły sukces, one właśnie zawsze były budowane w oparciu o racjonalną wiedzę, znajomość człowieka i zdolności najwybitniejszych przywódców. Nawet stworzyć system autorytarny trzeba umieć. I ta wiedza jest wykorzystywana, nawet system totalitarny. Musi ktoś być specjalistą od technik oddziaływania społecznego. Więc znowu wiedza nie wystarczy, bo to jeszcze jest kwestia etyczna. Natomiast prawdą jest, że ci zarządcy, którzy wykorzystywali zawsze, w każdej epoce wiedzę na temat tego, jak budować społeczeństwo, i oni najczęściej chcieli jakieś sprawiedliwe społeczeństwo w jakimś tam sensie, to znaczy tam przede wszystkim chodziło o to, żeby stworzyć zakres dobrobytu dla zarządzających większy, dla tych, którzy utrzymywali zarządzających, czyli tych warstw pracujących, taki, żeby oni mogli sami wyżyć i utrzymywać innych. Stąd były różnego rodzaju konflikty, bunty i tak dalej, żeby to się, ten poziom, żeby się wyrównywał, taka homeostaza, żeby następowała. Ale zawsze tam to było racjonalnie organizowane, w sensie pragmatyki racjonalnej. Nigdy nie ma jakichś absurdów, bo absurdy ekonomiczne nie przetrwają zbyt długo. Ale dla tych ludów potrzeba było, i tak to zawsze funkcjonowało, jakiegoś systemu motywacji, systemu pocieszeń, świąt, tych festynów,
temu służyła religia, żeby oni mieli też troszkę dla siebie, troszkę rozrywki, żeby mieli motywację, żeby im nie było tak ciężko. Tak to mniej więcej funkcjonowało. Natomiast no, pytamy teraz, mówimy o innych religiach, właśnie o tym, że one mogą być, mieć funkcję demoralizującą. Różnie to było w historii. Gdy myślimy o tych ruchach takich skrajnych, chrześcijańskich, protestanckich w Stanach Zjednoczonych na południu, no to myślimy sobie, że one są, znaczy trochę w ciemnotę wciskają ludzi, stworzą techniki agitacyjne, wciągające w te grupy, te ruchy egzorcystyczne, ruchy takie widzące się złego ducha. Widzimy, że to prowadzi do dysfunkcji jednostki i nie pomaga jej się rozwijać. Właściwie wyrywa ją ze społeczeństwa, przenosi do dość hermetycznego kręgu organizacji religijnej, którą rzecz jasna wspiera się finansowo, bo taki jest wymóg, więc się znaczną część dochodów często przeznacza na wspieranie swojego pastora albo innego guru. A często z tym na przykład idzie w parze jakieś potępienie dla różnych nowoczesnych zdobyczy w rodzaju medycyny na przykład, więc ci ludzie często się nie leczą. No bo ewolucji się odrzuca wiele tego typu rzeczy. Więc oczywiście stworzyliśmy jako racjonalistyczne społeczeństwo, stworzyliśmy na to odpowiednią nazwę. Nazywamy ich sektami. Niektóre państwa mają instytucje państwowe do zwalczania sekt, czy do monitorowania ruchów i grup sekciarskich. Wszystkie one jakieś muszą mieć tego typu rzeczy. We Francji pewnie jest większe uwrażliwienie i ta lista jest większa. W Polsce pewnie nie ma żadnej listy, bo jest takie interdit, nie wolno, zakazuje. Jakieś może listy zakazuje się zakazywać. W pewnym momencie było tak głośno o rozmaitych grupach religijnych, nowych sektach właśnie. Przecież Dominikanie prowadzili te swoje ośrodki, chyba nawet jeszcze prowadzą, choć tak, znaczna część jakoś zniknęła. To są właśnie bardzo ciekawe instytucje, których się ściga na zewnątrz elementy sekciarskie, żeby troszkę nie zauważa się wewnątrz w instytucji kościelnej. No i to jest kolory. Istnieje wiele grup o charakterze sekciarskim w Polsce. No także to ma taki element maskujący. O charakterze sekciarskim. Złodziej krzyczy, łapać złodzieja. O, pamiętam właśnie, taką dyskusję w jednym z programów telewizyjnych dotyczącą sekt właśnie. Tam był bardzo poważny. Było kilka, znaczy przedstawiciele kilku środowisk tam dyskutowali. Dominikanin z takiego ośrodka i religioznawca. Przecież Jezus nie był katolikiem. No to więc właśnie. Kościół katolicki mówi o sektach, a sam jest sektą po prostu, bo to jest chrześcijaństwo nominalne, a Jezus do czegoś takiego nie należał. Bo to problem, jaki się pojawił, te nauki, jakie się pojawiły w IV wieku na soborze w Nicei, a jeszcze i kult Matki Boskiej potem doszedł, to pierwsi chrześcijanie nie mieli zielonego pojęcia. Spokojnie daje się zastosować do zakonu na przykład o ścisłej klauzurze. Tak, no bo być może tak rzeczywiście jest, że tamte elementy oddziaływania społeczności na jednostkę są tak silne, że powodują, znaczy, że odtwarzają struktury sekty, bo ścisłość więzi, zależności i intensywność kontroli całości życia to są elementy właściwie dla sekty. No to nie będziemy zmieniać definicji dla sekty tylko dlatego, że jakieś zakony pod to podpadają. Naprawdę, no to nie będziemy, przynajmniej nie w tym programie. Natomiast zakony mogłyby się nad tym zastanowić. I nie wiem, teraz książka Krytyka Polityczna na ten temat cały wydała. Cały czas się dzielą. Państwo zobaczą. To, że oni o tym mówią, to jest chęć dzielenia się. To są tradycyjne włosa zakony. Na czworo. To po co to robić? Te nowe ruchy religijne. Człowiek to jest kompendium wszystkiego. Człowiek jest duszą. Tego, kim i to wszystko ci wyjaśnię. A później tak wchodzenie. A oni musieli dzielić, no, znaczy, że to jeszcze po żywocie rajski przebyt. No to ten żywot powinien być rajskim przebytem, a nie jest rajskim, bo ludzie muszą odpokutować po grzechu Adama i Ewy. To chyba logiczne. A szatan dodał i oni podłapali
tutaj to też właśnie zmiana. Wielu, Jezus nie wierzył. No i przy bardzo silnej osobowości. W życie pozagrobowe zwykłych, szarych ludzi. Jezus to nie wierzył. Szkodzi zwłaszcza młodym ludziom w ich rozwoju. Biblia mówi, za grzech jest śmierć i już. To, że tam się wszyscy zgrzeszyli. Dlaczego? Dlatego, że po Adamie i Ewie. Wszyscy zgrzeszyli, bo Adam i Ewa wydali potomstwo niedoskonałych ludzi. HBO wydało. Pojawia się, więc pokazuje mniej więcej także funkcjonowanie takich grup destrukcyjnych. Także widzicie Państwo, ci co tu gadają, no to oni tylko opisują to, co jest. Że się obrażają, nazywając siebie sektami różnymi. Opisują, co jest. Nic on tutaj nowego nie wnosi. Chociażby mógł powiedzieć, że sekta to jest coś odstępczego. No to wykaż to, że na przykład ty Kościół rzymskokatolicki jest odstępczy. Jezus nie był w ogóle żadnym katolikiem. Taka wzajemna kontrola. Ile ciekawych książek możecie Państwo na ten temat znaleźć, to przechodzi ludzkie pojęcie. Ile ale naprawdę ciekawych książek. Nie to, że ktoś tam obraża, nazywa sektami, tylko ma akurat wiemy, w jaki sposób słowo na słowo nakładamy, ale po prostu ludzie dociekają prawdy, szukają prawdy. No to przecież nie pójdą, nie wlizą w kłamstwo. Po co człowiek miałby wliść w kłamstwo świadomie, skoro człowiekowi zależy na odgrzewaniu prawdy, jak badaczom Pisma Świętego w Ameryce czasu swego, prawda? Instytucji, to istnieje jakaś inna instytucja, do której się można odwołać, która to niezależnie rozstrzyga. Jeśli ktoś się czuje pokrzywdzony na przykład, to jest jakaś zewnętrzna instancja, która się temu przygląda i to ocenia. To jest jakaś zasada funkcjonowania nowoczesnych instytucji i nowoczesnego społeczeństwa w ogóle. A Kościół jest instytucją, która jest z tego systemu wyjęta. To znaczy, po pierwsze, nie funkcjonuje w sposób jawny, tylko raczej w sposób zamknięty. Po drugie, właściwie jak jesteś wewnątrz Kościoła, co mnóstwo różnych głośnych przypadków, także w Polsce księży, którzy mieli kłopoty. No tu siedzi ze mną jeden taki też ksiądz, który miał kiedyś, na taki były ksiądz, który kiedyś miał poważne kłopoty ze swoją instytucją. No to właściwie nie ma się gdzie zwrócić, to znaczy to się załatwia wyłącznie wewnątrz kościelnie i tam już nie masz możliwości, żeby jakkolwiek, gdziekolwiek się odwołać. No i tak gadałem i doszedłem do momentu, że musimy na chwilę przestać gadać, bo będą informacje, ale potem wróć. Spróbujmy zapamiętać ten wątek. Profesor Tadeusz Bartoś w studiu. Godzina filozofów. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Już reklamy nadali, tysiące reklam. 13.40, Agnieszka Lipińska. No. W Centrum Zdrowia Dziecka trwa kolejna tura rozmów pielęgniarek z dyrekcją instytutu. Przyczyną śmierci legendy boksu Muhammeda Alego był wstrząs septyczny, informuje BBC. Pięściarz zmarł w nocy z piątku na sobotę w szpitalu, miał 74 lata. Polscy siatkarze pokonali Australię 3-0 w ostatnim meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Rio. Więcej informacji o 14. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Godzina filozofów. No i raz jeszcze dzień dobry. Profesor Tadeusz Bartoś jest z nami cały czas. Dzień dobry. Dobry. No cóż, to jeszcze tak zrekapituluję to, co powiedziałem, ale w jednym zdaniu. No jak, powiedziałbym to tak, jak instytucja, która sama nie stosuje się do bardzo wielu reguł, które są podstawą, nazwijmy to, no, pożądanego sposobu funkcjonowania w społeczeństwie, we współczesnym zachodnim społeczeństwie, ma to społeczeństwo nauczać moralności? No właśnie. Może krótko
jaka jest sytuacja ogólnie intelektualna w tej materii w Kościele katolickim. Mianowicie mieliśmy badania teologiczne z historii teologii, tak zwanej Nouvelle Théologie, Yves Concart, Marie Dominique Chenny, Henri Delibac. To wszystko jakoś tam doprowadziło w pewnym momencie do wielkich zmian, do reformy Kościoła. Chociaż niektórzy dziś uważają, że jakby żadnej reformy nie było, jakby Kościół nie był tym, który ma się reformować. No ale to już nieważne, te polemiki tutaj z lokalnymi zaściankowymi głosami. Natomiast tam w spojrzeniu, które jakby wygrało pewną wizję, to powiedzmy eklezjologiczną Yves Congara, jest spojrzenie mniej więcej takie. Kościół w historii był zawsze taki jak społeczeństwo. Więc w starożytności on funkcjonował tak jak struktury społeczności starożytnych. No nie wiem, to były stowarzyszenia najpierw na początku. Później stał się tym kościołem państwowym, więc oficjalną religią. Był zawsze feudalny wtedy, kiedy było społeczeństwo feudalne. Miał stosunki feudalne. I relacje, przynależności były o charakterze feudalnym, to znaczy własnościowym. Czyli żona należała do męża, zakonnik był jakby własnością, kiedy składał śluby zakonu. Jak uciekał z zakonu, to go nazywano uciekinierem, fugitivusem. Tak jak, nie wiem, jak chłop by uciekł z pola pańskiego i tak dalej. Więc dziś mamy społeczeństwo inne, kiedy każdy jest właścicielem siebie i to wymaga także zmiany struktury w Kościele. Ona się częściowo dokonała, bardziej głębiej lub nie, ale w wielu państwach, nie wiem, we Francji czy w innych miejscach, to jest dostosowane. W Polsce to nie bardzo jest. Te zmiany, nie bardzo je widać. Czyli ten styl i model jakby archaiczny, że jest się własnością, że na przykład duchowne jest własnością, może być traktowane jak przedmiot, jak własność. Ten element istnieje. Inna kwestia to jest też związana, złożona historyczna, ale kwestia finansowa. W niektórych kościołach katolickich, we Francji, w Niemczech, każdy ze swojego historycznego powodu, mamy przejrzystość finansową, w sensie utrzymywanie księży, jest jasne, z czego oni żyją i tak dalej, to są stałe dochody. W każdym kraju inaczej. We Francji pieniądze są zbierane przez biskupa i przydzielone jakieś utrzymanie i dom, i dach nad głową. W krajach tych niemieckich to są systemy podatków państwowych. No nieważne, ale jest to przejrzyste mniej więcej. I na tym tle oczywiście mogą się zdarzać patologie i wynaturzenia, ale jest ramy, tak jak wszędzie i ramy zawsze prawne istnieją. Natomiast do dziś jednak, ponieważ reforma, która odsłoniła wiele, za co mają złe, reforma Banku Watykańskiego i finansów Watykanu odsłoniła trochę kulisy, że tam jednak jest coś do zmiany, jest coś do zreformowania. No, ona pokazała, jak bardzo ta organizacja, znaczy jest nieprzejrzysta finansowo, jak bardzo jakieś olbrzymie ilości przepływów pieniędzy z ręki do ręki, tak zwane dono po włosku, przechodzą między hierarchami, że istnieją konta tajne, które te pieniądze się pojawiają, później znikają. Konta Święty Franciszek, czy tego typu plotki chodzą właśnie jeszcze z poczuciem humoru robione. I że jest po prostu w tym watykańskim świecie finansowym jest po prostu no, kompletnie nieuregulowany, demoralizujący, w związku z tym czarny, jakby to nie jest rynek, ale to jest niejasny przepływ pieniądza. Papież Franciszek chce to teraz zreformować. Pierwsze chyba podejście mu nie wyszło, ponieważ firma zewnętrzna zażądała dokumentów, a kurialiści nie są chętni. I chyba firma wyleciała, zdaje się. Po prostu nie dadzą dokumentów i tyle. Może jeszcze na czas, dali im chyba jakiś miesiąc czy coś. Więc no i teraz, gdy patrzymy na strukturę finansów, to znaczy poziom niedoregulowania, nieprzejrzystości, to pośród Polski jest bardzo podobny. Tam też zbiera się pieniądze, które są nieoznaczone i co więcej, mamy taką sytuację osobliwą, że duchowni zasadniczo żyją z tego, co sobie zarobią. Jak ktoś sprytny i obrotny, to więcej zarobi. Więc no i ale na czym ksiądz zarabia? Na tacy. Mało. Na pogrzebach, na cmentarzu. Stąd ten taki gorszący wrażenie żyłowania stawek i tak dalej. Bo księża nie mają stałego utrzymania, nawet minimalnego.
a nie po prostu to jest taki pełny wolny rynek. Czyli się po prostu nie dostaje żadnej pensji, jak się jest księdzem. Tak. Co powoduje, że oni po prostu i bardziej utalentowani, taki biznesowo, no to żyłują i tych parafian i różne wymyślają sposoby, ale jakby krwiobiegiem wewnętrznym diecezji w Polsce jest struktura finansowa. To znaczy dobry ksiądz idzie na dobrą parafię, dobra parafia znaczy bogata parafia. Fikniesz, idziesz na złą parafię, znaczy biedna i nie masz czego żyć. Masz bardzo małe dochody i musisz sobie radzić. Sam. I to naprawdę może być trudna sytuacja. Więc to, całe to towarzystwo jakby jest regulowane przez obrót finansowy. To jest element bardzo demoralizujący. W Polsce naprawić bardzo wiele rzeczy można byłoby, gdyby stworzyć przejrzyste zasady finansowania, czyli utrzymywania duchownych, którzy mają zabezpieczone pewne minimum, nie mówię jakieś wielkie kokosy, ale żeby kryterium finansowe i zdolności w dziedzinie finansowej nie były tym głównym kryterium bycia najlepszym księdzem. To ci najlepsi, najważniejsi, najbardziej wpływowi, to są najlepsi menadżerowie, którzy dysponują pieniędzmi i mogą mieć wpływ nawet na biskupa. Kardynał Glemp chciał kiedyś nam wybudować w Wilanowie piękny kopiec w postaci świątyni opatrzności, ale to się nie spodobało księżom stojącym niżej, ale tym, którzy decydują o finansach. A kardynał Glemp pewnie nawet nie znał numeru konta diecezji, więc powiedzieli mu, że niekoniecznie i wygrała na to wyciskarka do cytryn. Więc ten element taki właściwie, że to jest organizacja finansowa, jest trochę niebezpieczny, ponieważ wtedy nie ma promocji wychowania no jednak jakiejś rzeczywistości religijnej, duchowej, chociażby teologicznej, cokolwiek o tym myślimy, to jednak są to jakieś troszkę wyższe wartości niż te tylko korporacyjno-finansowe. Ja bym się tutaj jeszcze przyjrzał znowu rozszerzając ten kontekst takiej rzeczy, która się wiąże z tym, w jaki sposób obecność na przykład Kościoła w życiu społecznym sprzyja kształtowaniu pewnego rodzaju postaw, to znaczy religia jest nauczana w szkołach, mamy te religie w szkołach od pewnego czasu. Kościół też spełnia istotną społecznie rolę, to znaczy cały czas znaczna większość przedstawicieli polskiego społeczeństwa się definiuje jako osoby wierzące i przynależące właśnie do Kościoła katolickiego, no bo katolicyzm to jest większościowe wyznanie. No ale jednocześnie religia w tym modelu, jaki reprezentuje instytucja Kościoła katolickiego bardzo często, jest czymś, co od właściwie najmłodszych lat kształtuje w człowieku taką postawę pewnego rodzaju uległości wobec autorytetów, tego, że właśnie tutaj się nie dyskutuje, że winieneś słuchać po prostu i nie dyskutować z tym, co słyszysz. Dodatkowo ta formacja religijna przebiega często w sposób problematyczny, o czym kiedyś pisałeś przecież jeszcze dla Newsweeka, pamiętam parę ładnych lat temu, taki twój tekst o pierwszej spowiedzi jako dość traumatyzującym doświadczeniu. Teraz te dyskusje wracają. Wtedy pamiętam, że nie było reakcji na ten twój tekst, on takim pozostał głosem odosobnionym. Ktoś tam może strzyknął jakimś jadem ze strony takiej mocno kościelnej, ale dyskusja się nie wywiązała. Teraz takie dyskusje coraz częściej się pojawiają. Na ile w ogóle ta sytuacja, że mając lat 8 czy 9 dziecko no jest właśnie wrzucone w sytuację, w której musi dokonać jakiejś inwentaryzacji złych uczynków i wszystkie złe rzeczy, które zrobiło, wyznać przed kimś, kogo w ogóle nie zna, jest to jakiś obcy człowiek, przed którym ono takiego wyznania dokonuje, jeszcze ze świadomością, że jakaś ocena nad nim, czy jakiś sąd nad nim się odbywa, nie tylko przez tego człowieka, rzecz jasna sprawowany, ale w ogóle przez byt absolutny, który też przygląda się tobie cały czas, widzi i słyszy wszystko to, co robisz, mówisz i myślisz i tak dalej, i tak dalej. No to jest ta formuła wychowania przez oskarżenie młodego, 8-letniego człowieka, oskarża się, cała społeczność zbiera się nad nim i każe mu doszukiwać się swoich win i przepraszać. To nie wiem, czy to jest ten typ stresu,
jest pewna grupa, po której wszystko spływa. Szczęśliwi psychopaci przyszli, no, ale jest dla ludzi mających jakąś recepcję emocjonalną w tym wieku, to może być szkodliwe. To przygotowanie, teraz z nami mówili ostatnio, dziecko miało na kazaniu przed przyjęciem tej pierwszej komunii kazanie o tym cudzie i że, dlaczego ten kawałek mięsa jest w tej hostii, więc oni żywy i krwisty. Więc to są dosyć takie anegdotyczne, ale jednak horrory. Jak to jest możliwe, żeby tego typu zabobony publicznie krzyczeć? Jaki jest poziom teologiczny tych księży, że oni tego typu zabobony, które są niedogmatyczne, sprzeczne z zrozumieniem w ogóle obecności sakramentalnej Jezusa. Więc to jest jedna kwestia. A inna kwestia szersza, właśnie mi wyleciała z głowy. Więc no bo tak, to było o spowiedzi, o tych negatywnych psychologicznych skutkach wchodzenia w ten rytuał właśnie, na wczesnym etapie. To powiem jedną rzecz taką. A szerzej, to w ogóle obecności Kościoła w życiu społecznym. Powiem jedną rzecz taką. Od jakiegoś czasu jesteśmy świadkami dobrej zmiany. Bardzo dobrze. Ja z pilotem przy telewizorze słucham tych dobrych wieści i ujawniają się postacie, główne figury dobrej zmiany. I w pewnym momencie tak sobie siedzę i myślę, skąd ja znam ten styl zachowania, ten ton, ten sposób traktowania ludzi, ten właśnie bezceremonialny, dosyć chamski, taki właśnie pańsko-folwarczany. I mówię sobie, no przecież to jest świat księży. Aha. To tak się kleryków traktuje w środku. To w ten sposób proboszcz. No, oczywiście wszystkich proboszczów kulturalnych mi przepraszam, ale oni sami wiedzą, jak ich koledzy się zachowują, więc to zrozumieją. Ale ten model takiego traktowania jak śmiecia, takiego poprzestawiania, bo chcę, bo mogę, bo chcę, to jest właściwie funkcja biskupa, on może wszystko z tymi ludźmi zrobić. Dziś jesteś, jutro, tam musi być grzeczny, nie podskakuj, nie gadaj, nie wychylaj się. Zwłaszcza nie mów tego, co myślisz. Już najgorsze jest, kogo interesuje, co ty myślisz. Masz powtarzać przekaz dnia, nie? Czyli ten martwy tekst, te kaznodziejstwo, dlaczego jest takie zatrute, bo oni są uczeni w tych seminariach od młodego nie myśleć samemu, nie przeżywać, tylko są wgrywane w im te teksty, tak jak to w tych partach jest ten przekaz dnia i mniej więcej tym samym stylu. Myślę sobie w pewnym momencie, jeszcze oczywiście jest wiele więcej elementów właśnie obecności wszystkich duchownych, kilkudziesięciu siedmiu duchownych w każdej szkole, właściwie jest dyrektor szkoły, później jest proboszcz, który, a pani dyrektor grzeczna katoliczka, musi się słuchać księdza proboszcza, więc właściwie taka wpływy pozycja kościoła w większości części Polski jest taka dominująca na wszystko. A ponieważ ten styl, ten sposób, ta kultura jest dosyć taka, no, niskiej wartości, stąd moja hipoteza i podejrzenie, że w Polsce akurat, nie w innych krajach, ale w Polsce z powodu złego wychowania duchownego, niskiej jakości intelektualnej, niskiej jakości kulturowej i tego systemu właśnie finansowych takich układów i spychania się jednego z drugim nieuregulowanych, Kościół jest dla społeczności źródłem demoralizacji. Czyli właściwie jakby go mniej, jakby go mniej było, gdyby odciągnąć proboszczy nad wpływ na szkoły, to te szkoły może autonomicznie odciągnąć ich na te układziki wewnątrz tych samorządów i tak dalej, to ten styl nie byłby tak promowany. A to jest ewidentnie styl duchownego, który jest po pracy. Bo oczywiście duchowny w czasie pracy to zalewa nas słodkością miłości do Jezusa, różańcu i ta podwójność też. To jest największy, najcięższy zarzut dla chrześcijaństwa, że jest podwójne. Że ono każe deklaratywnie mówić o miłości, pokazywać nawet tą miłość, nawet całować nogi czy tam ręce w czasie odpowiednich obrzędów. Takiego narcystycznego autoprezentacji jako bycia wspaniałym człowiekiem. Choć samo chrześcijaństwo niby jest autooskarżeniem. Każdy niby jest grzeszny. Ale na końcu wychodzi, że tak nie do końca. Czyli właściwie te diagnozy, które ostatnio dość często są stawiane z różnych perspektyw, diagnozy o takim
postfeudalnym charakterze polskiego społeczeństwa. W kontekście tych diagnoz chcesz powiedzieć, że na dobrą sprawę Kościół jako instytucja właśnie klasycznie feudalna jest... On jest plebejski, no posłuchajmy, to przecież... Ale też umacnia te postawy, co ten Michalik mówi, biskup, ten drugi, ja z Łodzi. To nie chodzi tylko o jego poglądy, ale styl, jaki on mówi, pogarda, taka lekceważenie, takie kopnął parobka w dupę i poleciał. No co oni będą fikać? No to może nie dotyczy tylko duchownych, może na uczelniach jest podobnie, w zakładach pracy pewnie jest podobnie, szefowie się tak zachowują, ale nikt nie ma takiego systemu formacji przygotowania bezpośrednio do zawodu, który ma być systemem formacji 6 lat w seminarium. I ja słyszę, że klerycy idealistyczni w wieku 19 lat po 6 latach tej wspaniałej duchowego rozwoju są bardziej zdemoralizowani niż przyszli wcześniej, bo się nauczą, z kim trzeba trzymać, co trzeba robić i na czym polega życie tej instytucji od wewnątrz, której na zewnątrz nie widać, ponieważ jest maskowana tym słowotokiem pobożności, o miłości, różańcami, pieśniami, może coś polskim. Ale przynajmniej deklaratywnie Franciszek próbuje jakoś zwrócić uwagę na to zjawisko, o którym mówisz, bo piętnuje tą hipokryzję. Jest tak nielubiany, ponieważ on odsłania coś, tak uchyla rąbka tajemnicy, że tam tak, jeśli robi tą reformę, to zaczynają być komentarze, jakie tam, co tam się dzieje. I także jeśli chodzi o zachowania duchownych, to jest bardzo niewygodne, dlatego on jest pod tym względem, nielubianym. Trudno się dziwić w tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Profesor Tadeusz Bartoś, filozof, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geisztora i Warszawskie Studium Filozofii i Teologii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Godzinę filozofów kończymy. Małgorzata Wołczyńska wydawała ten program. Oleś Kalmuk realizował. Informacje za chwilę, a po nich Strefa Szefa i Marzena Mazur. A my się usłyszymy jutro w popołudniu Radia Tok FM. Będę na zastępstwie. Także do usłyszenia jutro i miłej niedzieli. Godzina filozofów. Całej audycji wysłuchasz w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej tokfm, tokfm.pl/pobierz. Milion lat temu na Ziemi żyło nie więcej niż 26 tysięcy ludzi. Aby zrozumieć, posłuchaj programu Owczarek od poniedziałku do piątku po 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Mega weekend w Kauflandzie. Olej wielkopolski rzepakowy aż 3 litry, 11,99. Tylko 11,99. Więcej na kaufland.pl. Fotograficzna podróż do najdalszych zakątków Ziemi. Zdjęcia światowej sławy fotografa Sebastiao Salgado. Po raz pierwszy w Polsce do 7 sierpnia. Pełny cykl Genesis. Podziwiaj 244 zapierające dech w piersiach unikatowe fotografie. Tylko w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Plac Teatralny 1. Twój ogród źle wygląda? Kwiaty w domu i na balkonie słabo rosną? Kup nowe wydanie Niezbędnika Ogrodnika i poznaj 13 głównych błędów, jakie popełniasz przy pielęgnacji roślin. Niezbędnik Ogrodnika. Mnóstwo porad ekspertów, wygodny kieszonkowy format i tylko złoty 99. Polecam. Anna Landowska, redaktorka naczelna. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela, 5 czerwca, jest 14. Informacje Tok FM. Agnieszka Lipińska. W Centrum Zdrowia Dziecka trwa 13 dzień protestu pielęgniarek. Trwa też kolejna tura rozmów z dyrekcją placówki. Rodzina Muhammeda Alego podała przyczynę śmierci legendy światowego boksu. Druga tura wyborów prezydenckich w Peru. Faworytką według sondaży jest córka byłego prezydenta Alberto Fujimoriego.
Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka i dyrekcja placówki szukają porozumienia, które zakończy trwający już 13 dzień strajk. W południe ruszyła kolejna tura rozmów. Protestujące pielęgniarki domagają się podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wczoraj zaapelowały do premier Beaty Szydło o pomoc w rozwiązaniu konfliktu z kierownictwem szpitala. Rzecznik rządu odpowiedział jednak, że premier nie może angażować się w spór, by nie nadawać mu politycznego charakteru. O strajku w instytucie rozmawiali dziś goście programu Wybory w Toku. Zdaniem Małgorzaty Gosiewskiej z PiS protest to wynik zaniedbań rządu Platformy Obywatelskiej. Zdaniem posłanki to właśnie poprzednia ekipa rządząca doprowadziła do gigantycznego zadłużenia placówki. Poprzez brak kontroli nad zarządzaniem tą placówką, poprzez rok po roku systematyczne zadłużanie tej placówki. W tej chwili ona jest w takiej sytuacji, że rzeczywiście trudno w przeciągu paru miesięcy znaleźć dobre rozwiązanie. Według Joanny Augustynowskiej z Nowoczesnej potrzebna jest zmiana całego systemu, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Może trzeba wprowadzić opłatę za wizytę u lekarzy, żeby zmniejszyć kolejki do specjalistów. To wymaga reformy całej służby zdrowia. Natomiast na dziś najbardziej palącym problemem jest to, że te pielęgniarki niestety naprawdę pracują w trudnych warunkach. Po wiele godzin tych pielęgniarek jest fizycznie mało. Gdy pielęgniarki wracały do rozmów z kierownictwem, przed Centrum Zdrowia Dziecka pikietowali rodzice małych pacjentów szpitala. Zwracali uwagę, że na przedłużającym się konflikcie między pielęgniarkami a dyrekcją najbardziej cierpią właśnie ich dzieci. Przyczyną śmierci Muhammada Alego był wstrząs septyczny, poinformowała o tym jego rodzina. Legendarny pięściarz zmarł w nocy z piątku na sobotę w szpitalu w Phoenix, dokąd trafił w czwartek z powodu problemów z oddychaniem. Ali od wielu lat zmagał się z chorobą Parkinsona. Publiczny pogrzeb pięściarza odbędzie się w piątek w jego rodzinnym Louisville w Kentucky. Muhammad Ali jako jedyny bokser w historii trzykrotnie zdobył tytuł mistrza świata wszechwag i skutecznie bronił go aż 19 razy. Do 1981 roku stoczył 61 profesjonalnych walk, wygrał 56 z nich, większość przez knockout. Zwycięstwem 3-0 nad Australią polscy siatkarze zakończyli zmagania na turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Rio. Dzisiejsze spotkanie, jak sami zapowiadali, potraktowali jako mecz towarzyski i trening przed Rio, bo awans na igrzyska mieli już zapewniony. A w czasie całego turnieju biało-czerwoni dali się pokonać tylko raz. Wczoraj przegrali 1-3 z Iranem. Przepustkę na igrzyska w Brazylii wywalczyły oprócz Polski także Francja, Iran i Kanada. Papież Franciszek kanonizował ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Marianów, oraz szwedzką zakonnicę Marię Elżbietę Hesselblad. W uroczystościach w Watykanie uczestniczył goszczący we Włoszech prezydent Andrzej Duda z małżonką. Trwa druga tura wyborów prezydenckich. Ostateczny pojedynek rozgrywa się między technokratą Pedro Pablo Kuczyńskim i prawicowo-populistyczną Keiko Fujimori, córką byłego prezydenta Alberto Fujimoriego. To właśnie ją sondaże wskazują jako faworytkę. Różnica poparcia między obojgiem kandydatów nie jest jednak duża, to około 3 punktów procentowych. Wynik jest więc trudny do przewidzenia, tym bardziej, że wielu wyborców deklarowało, że o tym, na kogo odda głos, zdecyduje dopiero przy urnie. Pogoda. Na południu kraju niebo zachmurzone, burzowo teraz na Dolnym Śląsku, Śląsku i Opolszczyźnie, w pozostałych regionach słonecznie, ale temperatury umiarkowane. Od 19 stopni w Trójmieście, przez 22 w Toruniu i Białymstoku, 24 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie, 25 w Lublinie, Krakowie i Katowicach, do 26 we Wrocławiu. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Strefa szefa. Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasi stali słuchacze doskonale pewnie pamiętają audycję sprzed mniej więcej roku, gdzie mówiliśmy o zupełnie nowym zjawisku na rynku usług rozwojowych w Polsce, czyli o czymś takim, co nazywa się mentoring theater. Teatr mentorów, teatr mentoringowy. Rozwiniemy potem, co to właściwie jest. Wtedy była pierwsza odsłona, zupełnie premierowa, nowatorska, absolutnie po raz pierwszy w Polsce. Obecnie już jest odsłona druga i potraktujemy właśnie drugą odsłonę, drugie wejście Mentoring Theater jako pretekst i okazję do porozmawiania o tym, co w ogóle się dzieje ostatnio na rynku usług rozwojowych w Polsce. Rynek usług rozwojowych, czyli szkolenia, coaching, doradztwo, mentoring, tutoring, poradnictwo
itp., itd. i o wszystkim sobie, o takich rzeczach sobie opowiemy. Zapraszam teraz na krótką przerwę muzyczną, a potem rozpoczniemy temat. Żydostwo leci, patrz, jak ja tego nie lubię. No. Już puściła piosenkę i to jakąś taką jedną piosenkę mają żydowską, nie ma melodii i puszcza i nie wiadomo po co. Czy ona jest głupia, ta baba? No Janek Witek to mówi, że nie po kolei w głowie. No nie, i puszcza tą piosenkę. Ale w jakiej sprawie? Czy to jest pouczenie, bo przecież chodzi o słowa, o umoralnienie, czy o co tu chodzi? Strasznie to jest głupie, to jest taka piosenka, która rozdrażnia, która psuje humor, jak ktoś normalnie coś tam robi, gdzieś tam idzie, coś tam, a taką piosenkę jak się słyszy, no to przecież to jest głupota jakaś jedna wielka. To tak jak mówi doktor Sumińska, czyli że oni, dlaczego tutaj w radiu Talk FM podcinają?